czy osoba z nerwicą, depresją może być przebudzona. Te pytania będą takiej osobie sprawiać pewien ból egzystencjalny. Przyszłość jest mętna, przyszłość jest niepewna, przyszłość jest zagrożeniem, albo jej w ogóle nie ma. I pojawi się nuta zazdrości, niezawiści, zazdrości, że oni robią, a ja nie mogę. Ja sobie spokojnie tu pobędę, a rzeczy przyjdą we właściwym czasie, dlatego że mają przyjść. Dzień dobry. Dzisiaj będę mówić o podobieństwie między duchowym przebudzeniem a nerwicą, depresją. Niektórych z Was może dziwić taki temat, jednak stany depresji, nerwicy i przebudzenia łatwo pomylić. Inne stany również zostały pomylone i już wymieniam kilka z nich. Uszkodzenia mózgu niejednokrotnie zostały pomylone z chorobami psychiatrycznymi. Bulimia, oczywiście nieintencjonalnie, zapewne została pomylona z anoreksją bulimiczną. Nerwica i depresja też niejednokrotnie zostały pomylone, gdyż opis jest bardzo tych schorzeń podobny. Również poważne choroby jak schizofrenia i choroba dwubiegunowa ze względu na podobieństwa również nieintencjonalnie zostały pomylone. Dlatego stan nerwicy, depresji można pomylić z przebudzeniem. I już tłumaczę na jakiej zasadzie. Nim jednak zacznę, muszę wytłumaczyć, dlaczego mówię razem o nerwicy i depresji i łączę te dwie dolegliwości. Nerwica i depresja tak naprawdę są jednym i tym samym. Już tłumaczę na jakiej zasadzie. Jeżeli wyobrazicie sobie Państwo kulę ziemską i mamy bieguny, północny, południowy. Jest to jedna kula, ale są dwa bieguny. Tak samo jest z nerwicą i depresją. Mamy jedno schorzenie, tylko różne jej bieguny. Inaczej mówiąc, inna jest ekspresja obu tych schorzeń, ale upraszczając, jest to tak naprawdę jedno i to samo. Nim przejdę dalej, muszę również wytłumaczyć, co ja rozumiem pod duchowym przebudzeniem. Przebudzenie jest to stan, który wyostrza uwagę do wnętrza. Jest to też moment, gdzie rzeczy zarówno materialne, jak i niematerialne tracą na znaczeniu. Jest to też stan, w którym nabywamy umiejętności takich jak dystansowanie się do otaczającej rzeczywistości. Oznacza to, że w jakiejkolwiek nie jesteśmy sytuacji życiowej, może ona być naprawdę bardzo trudna, to jednak w tej sytuacji, mimo że jesteśmy w nią zanurzeni, towarzyszy nam wewnętrzny spokój. Oczywiście, że przebudzenie jest stanem, ale również jest procesem. Oznacza to, że w jednym momencie będziemy bardziej w stanie funkcjonować w trudnej sytuacji życiowej niż w kolejnej. W kolejnej może nam być łatwiej, na początku może nam być trudno albo na odwrót. W każdym bądź razie jest to stan, ale zarazem proces, który tak naprawdę wcale tak szybko nie przebiega. Może przebiec szybko, ale zazwyczaj jednak nie. Więc przechodząc do meritum, to jest bardzo podobne i na jakich zasadach można pomylić nerwicę z przebudzeniem. Będę używać tu wyrazu nerwica, nie nerwica, depresja. Wiemy w domyśle, że ja mówię o tym schorzeniu jako jedno i mogłabym użyć tu zastępczo dwóch wyrazów. W obu stanach, zarówno nerwicy i depresji, osoba funkcjonuje jakby przez szybę. Być może spotkaliście się już z osobami, które mają nerwicę i one mówią, że
świat widzą jakby przez szybę, czyli tak naprawdę niewiele w tym świecie uczestniczą. Imprezy, zgromadzenia, rozmowy, taki small chat, small talk, tak naprawdę niewiele wchodzą w to, czyli są tak jak gdyby cały czas z boku. Kolejną rzeczą, która łączy oba te stany, nerwica, przebudzenie, jest to, że mniej niż zazwyczaj angażujemy się w nowości. Czyli mniej chcemy poznawać nowych osób, nie rozpoczynamy nowych projektów, nie otwieramy nowych biznesów, może nawet nie sięgamy po nowe książki, nie zapisujemy się na nowe kursy. Jak nas ktoś gdzieś zaprosi, no to może i pójdziemy, ale z niezbyt wielką chęcią. Także nowe rzeczy są trochę taką trudnością i nie za bardzo chętnie się w to angażuje. Kolejną rzeczą łączącą nerwicę i przebudzenie jest to, że osoby preferują ciszę i własne towarzystwo. Kolejnym jest wyczulenie na innych ludzi. I w jednym i w drugim stanie zaczynamy obserwować ludzi i ich funkcjonowaniu i mamy takie większe niż zazwyczaj wyczulenie, czyli czujemy więcej. I piątym, ostatnim już punktem jest to, że w obu stanach pojawiają się pytania natury egzystencjalnej. Pytania takie jak: po co tu jesteśmy? Jaki jest cel naszej wędrówki? Co stanie się z nami po śmierci? Czy mamy coś do wypełnienia tutaj w życiu? I wszystkie pytania te, które dotyczą życia poza tu i teraz, czyli które nie dotyczą rzeczywistości, ale są poza tym codziennym funkcjonowaniem. Jeżeli już wiemy, że te dwa stany są bardzo podobne i łatwo je można pomylić, to jak je odróżnić? Oczywiście, że możemy pójść klasycznie. Klasycznie możemy zapytać osobę, która ma nerwicę lub jest w jakimś tam stanie, czy śpi w nocy, czy ma drżenie rąk, czy ma niepokój, w jaki sposób, nie wiem, postrzega rzeczywistość i na podstawie tego, że ma trudności ze snem, ma wieczny niepokój, ma gonitwę myśli. Możemy bardzo łatwo, i Wy Państwo na pewno też, zdiagnozować, że to jest osoba z nerwicą lub która jest nerwicowana. Gorzej jednak, jeżeli te stany nie są tak widoczne, tylko trochę są takie podprogowe, nie zawsze one są widoczne. I co wtedy? Czy my mamy do czynienia z osobą, której należy pomóc, którą należy wysłuchać, którą należy wesprzeć? Czy my mamy może do czynienia z osobą, którą należy słuchać i się od niej uczyć? Jaka jest różnica między dwoma takimi osobami? Różnica polega na tym, jaka jest ekspresja ego. Już mówię, o co chodzi. Osoba, która ma nerwicę, będzie postrzegać wszystkie te pięć punktów, o czym zaraz powiem, na zewnątrz, czyli źródło będzie na zewnątrz. Osoba, która jest przebudzona, te ego będzie miała bardziej rozpuszczone, bardziej uśpione. Ona nie będzie tak biegać, nie będzie robić, działać. Osoby, które... I teraz wrócę do tych pięciu punktów. Ja wymieniam tylko pięć, bo tyle starczy. Ich jest więcej, ale ja oprę się na tych pięciu. Osoby jedne i drugie, jak mówiłam, widzą świat przez szybę, czyli nie uczestniczą w życiu. W nerwicy patrzymy na zewnątrz, coś tam się dzieje i zaczynamy się tym męczyć, więc się wycofujemy ze świata. Osoba, która jest przebudzona, nie potrzebuje tego uczestniczenia.
rezygnuję z niego a priori. Nie potrzebuję, wszystko jest ok, więc po co się w to angażować? Drugi punkt to było angażowanie się w nowe rzeczy. Osoba z nerwicą czy depresją nie angażuje się, dlatego że nie za bardzo widzi powody, czyli przyszłość jest mętna, przyszłość jest niepewna, przyszłość jest zagrożeniem albo jej w ogóle nie ma. Osoba przebudzona stwierdzi, to ja sobie spokojnie tu pobędę, a rzeczy przyjdą we właściwym czasie, dlatego że mają przyjść. I takie jest wewnętrzne przekonanie osoby, która jest przebudzona lub jest w procesie przebudzenia. Trzeci punkt to była cisza i przebywanie we własnym towarzystwie. Osoba z nerwicą, depresją będzie potrzebowała ciszy i samego siebie, tak naprawdę na chwilę rozpaczy, na chwilę łez, na to, by przemyśleć pewne sprawy i na tą gonitwę myśli, która zabiera bardzo dużo czasu. Osoba przebudzona będzie chciała własnego towarzystwa i ciszy, dlatego że w takim czasie wzrasta, co jest dla niej bardzo ważne. Wyczulenie na innych ludzi u osoby z nerwicą będzie oglądaniem, patrzeniem, co oni robią i pojawi się nuta zazdrości, niezawiści, zazdrości, że oni robią, a ja nie mogę. Taka osoba będzie borykać się z samotnością, z odrzuceniem, w takim byciem samemu w tłumie. Z kolei osoba, która jest przebudzona, będzie obserwować ten świat, ale tak naprawdę z zainteresowaniem, dlatego że będzie patrzeć, jak sama w tym funkcjonuje. Czyli co jest nowe? Nie będę czuła się samotna, dlatego że świat będzie widzieć holistycznie. Czyli są ludzie, zwierzęta, kwiaty, drzewa i ona. Czyli wszystko jest razem. Czyli to nie będzie smutne wyczulenie na zewnętrze, tylko będzie z taką ostrością oglądania i z bardzo dużą ciekawością, kim ja jestem i jakie miejsce zajmuję w tym świecie. Piątym punktem, o którym mówiłam, który sprawia to, że nerwica, depresja jest podobna do stanu przebudzenia, są pojawiające się pytania natury egzystencjalnej. Osoba z nerwicą będzie zadawać te pytania i będzie szukać odpowiedzi na zewnątrz, czyli to, co wcześniej mówiłam. Ego poszukuje. Jaki jest mój cel i obserwuje innych ludzi i może żaden. Po co ja tutaj jestem? Te pytania będą takiej osobie sprawiać pewien ból egzystencjalny. Im więcej tych pytań się pojawi, tym więcej pojawi się bólu. Osoba z kolei, która jest przebudzona, będzie miała wobec tych pytań pewien spokój i pokorę, która będzie wynikała z tego, że ona wie, że nawet jeżeli nie zna odpowiedzi na te pytania, to one są, tylko nie są jej na ten moment dostępne. Pytanie, które naturalnie się pojawi, jest takie, czy osoba z nerwicą, depresją może być przebudzona. No to ja tu tak już klasycznie odpowiem, będąc psychologiem, że i tak, i nie. I dlaczego tak odpowiadam? Bo osoba przebudzona, jak wcześniej powiedziałam, ma niewielką aktywność ego. Oznacza to, że nie patrzy na zewnątrz, tam nie szuka odpowiedzi na pytania, ludzi, zjawisk, tylko wyostrzone ma widzenie rzeczywistości wewnętrznej, siebie. Osoba z nerwicą będzie szukała na zewnątrz. Czyli czy osoba z nerwicą może być przebudzona? Ego osoby z nerwicą nie utrzyma się przy przebudzeniu. Rozumiecie? Jeżeli osoba przebudzona nie ma ego, to musi się te ego osoby z nerwicą w jakiś sposób rozpuścić, żeby była w procesie przebudzania się. Ale, jak wcześniej powiedziałam,
Przebudzanie to proces. Czyli jest ego dużo, mniej, mniej, mniej. Od czasu do czasu wspaniałomyślne ego będzie nas wciągać w swoją krzykliwość, w swoje dramaty, coś tam wymyśli, powie tej osobie przebudzającej się: słuchaj, ale tam powinnaś iść, bo to ci się przyda, a może to ci się przyda, a może jak ty zrobisz to, to będziesz jeszcze fajniejsza. Po jakimś czasie te ego, mimo że wciąga od czasu do czasu na tej drodze swoje dramaty, to jednak docelowo milknie. I czy osoba z nerwicą i depresją może być przebudzona? Tak. Będzie na skali, im więcej przebudzenia, tym mniej nerwicy i depresji. Ale tak jak mówię, jest to proces powolny. I tak naprawdę nigdzie za bardzo się nie spieszy. Chociaż nam by się spieszyło do tego, by ego umilkło i nas już nie męczyło, to jednak ten proces się nigdzie nie spieszy. Bardzo dziękuję Ci za dzisiaj za uwagę. Jestem ciekawa Waszych opinii. Jak zawsze spróbuję odpowiedzieć na wszelkie pytania. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia wkrótce.